działam na rzecz suwerenności żywnościowej w ruchu Nieleni Polska. Jestem jednym z organizatorek drugiego forum suwerenności żywnościowej, które właśnie odbywa się w Służewskim Domu Kultury w Warszawie. Chwilę mieliśmy taką sesję, która mnie prawdziwie poruszyła, bo podczas sesji dotyczącej wspólnej polityki rolnej udało nam się zebrać w jednym pomieszczeniu osoby, które reprezentowały bardzo różne perspektywy na to, jak powinniśmy w tym momencie tworzyć politykę publiczną dotyczącą rolnictwa i systemu żywnościowego. Mieliśmy rolników, mieliśmy przedstawicielkę władz, mieliśmy naukowców, mieliśmy konsumentów, mieliśmy rolników, tak jak już powiedziałam, ale też zarówno ekologicznych, jak i konwencjonalnych, drobnych rolników. Było to naprawdę bardzo wieloperspektywiczne wydarzenie, które naprawdę pokazało jedną rzecz, która mnie prawdziwie wzruszyła, że mamy wspólny interes i że osoby będące na tym spotkaniu zauważyły to. I to jest to, na co nam chodzi na tym forum. Suwerenność żywnościowa to jest takie założenie, że my jako konsumenci, konsumentki, rolnicy, rolniczki i osoby, które wytwarzają i spożywają żywność, mamy prawo do tego, żeby decydować, jak ona będzie wytwarzana. Że to nie gdzieś z góry przez Światową Organizację Handlu narzucane nam są normy, nie wolnym rynkiem jest to regulowane, tylko my decydujemy o tym w zgodzie z naszymi potrzebami, z naszymi możliwościami, z naszymi tradycjami i w trosce o naszą ziemię i o nasze przyszłe pokolenia. I to jest właśnie dla mnie suwerenność żywnościowa. To jest to, żebyśmy my mogli o tym decydować i żeby te nasze decyzje uwzględniały też inne istoty, nie tylko ludzkie. Żeby to było tak, jakby żebyśmy wytwarzali tak żywność, żeby nie szkodzić planecie, a wręcz nawet próbować regenerować ją tak, żebyśmy pozostawili ją w stanie co najmniej podobnym, w jakim ją zastaliśmy dla naszych przyszłych pokoleń. Jak ja to realizuję? No więc ja w pewnym momencie życia porzuciłam pracę akademicką w zupełnie innej dziedzinie i rozpoczęłam kurs rolnictwa ekologicznego, więc jakby w tym momencie mam nadzieję, że zostanę rolniczką ekologiczną, albo co najmniej pszczelarką ekologiczną, o ile zdołam to robić, bo jest to wymagające. Natomiast oprócz tego działam na co dzień w ruchu suwerenności żywnościowej i między innymi moim takim, jakby tym, co jest dla mnie ważne w tym ruchu i to, co jestem w stanie jakoś robić ze swoimi umiejętnościami i tym, do czego czuję jakąś formę powołania, to jest to, żeby umożliwiać ludziom spotykanie się, żeby spotykać ze sobą bardzo różne perspektywy i pokazywać, co jest dla nas wspólne. I to jest mój wkład w suwerenność żywnościową, że jeżeli mamy my decydować o naszej polityce, to najpierw my się musimy zrozumieć i potrzebujemy się dogadać. I na tym mi zależy.